Cześć, witam Was z tej strony Prolog 95 i dziś zaczniemy tak niestandardowo, czyli jak zwykle filmik z Garry's Moda. Chciałem powiedzieć Wam o reaktywacji mojego kanału, ponieważ zaniedbałem go trochę, nawet bardziej niż nie trochę, ponieważ nie wstawiałem żadnych filmów prawie, jak dobrze wiem, przez rok. Nie będę kłamać, zapomniałem o kanale, tak. Więc możecie mnie zjechać w komentarzach za to. W czym macie 100% rację. Więc co będę tutaj robić na tym kanale? Pewnie sobie myślicie o gameplaye pewnie. Gameplaye, różne filmiki, takie inne rzeczy. Wciąłem się trochę w Stalkera. Więc będzie pewnie jakiś długa seria ze Stalkera. Może być z Anomalii, może być z każdego Stalkera. Jeśli miałbym zacząć serię, to pewnie bym zrobił tak, idzie historia Stalkera, czyli Clear Sky, Shadow of Chernobyl i Call of Pripyat. A dopiero później bym zabrał się za mody. Oczywiście w opisach filmu będę też zostawiać linki do różnych modów, które będę używać w swoich gameplayach. Ponieważ wiem, że czasem się przydają. Tak jak na przykład w Clear Sky jest duży problem z bugami. I te bugi są po prostu wielkie. Znaczy nie aż tak wielkie, żeby narzekać, że cała gra jest zepsuta, że za 5 zł. No nie, tylko że po prostu kule lecą w złe strony. Na przykład broń jest starsza, ale z modami oczywiście, tak jak tutaj moja broń wygląda. Inne rzeczy, na przykład taki shotgun można sobie dodać. Modami oczywiście, który daje nam parę uzmaiceń, jak broń, tekstury do różnych nie zbroi, tylko tych armorów. Oczywiście będę możliwe, że też pokazywać, jak to się robi. Bo wiem, że pewne osoby mają z tym problem i po prostu zostawiają serię Stalkera Clear Sky, znaczy grę Stalkera Clear Sky, z powodu tego, że po prostu dla nich jest niegrywalna, co 100% rozumiem, ponieważ sam miałem problem z graniem w nią, ponieważ napotykałem pewne problemy z celowaniem i były takie momenty, w których wydawałem więcej pieniędzy na amunicję niż na samą broń lub inne rzeczy. Ale to wszystko da się opanować przez użycie jednego moda. Ja używam na przykład tutaj, jak dobrze pamiętam, Arsenal Overhaul, który dodaje tekstury broń i po prostu, że nasze kule trafiają w miejsce, w które chcemy. W miejscu radiacji. Na przykład bez modów mielibyśmy problem nawet w trafienie w tą. Byłaby większa szansa, że kula poleci gdzieś tam, tam lub tam. A w tym modzie można na przykład przymierzyć i nasze kule trafiają. Więc na początku, kiedy zacząłem grę bez modów, te kule leciały wszędzie i to było takie utrudnienie. Teraz, kiedy dodałem tego moda, to na najwyższym poziomie trudności potrafiłem wyciąć wszystkich bandytów, renegatów i wszystkie mutanty. Oprócz Bloodsuckera. A inaczej nazywa się pijawka? Nie. Nie wiem. Nie umiem tego przetłumaczyć. Także więc. Powróciłem. Zamierzam zostać trochę na wakacje. Na ogólnie. Żeby zostać, zrobić filmiki i mieć
co oglądać. Żebym ja miał jakieś wspomnienia z tego, żebyście wy mieli co robić, żeby pooglądać sobie na spokojnie, poleżeć gdzieś i włączyć na telefonie, komputerze, laptopie, byle czym i się zrelaksować, bo wiem, że ludzie tego potrzebują w tych czasach, żeby zapomnieć o tych wszystkich problemach. No więc, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Także, najważniejsza wiadomość, powróciłem. Mam nadzieję, że zostaniecie też ze mną. Będziecie tutaj obserwować moje podróże przez Zonę, przez inne gry, może horror też nagram. I życzę wam miłego dnia lub nocy. I ogólnie żyćka. Trzymajcie się, siema.